No, witam wszystkich serdecznie. Taki może krótki filmik. Temat taki zgoła inny. Jak wiecie z poprzednich filmików, cztery altumy, trzy, no cztery, ten czwarty też niestety, ale poszedł. Nie ma ich, cztery, pleśniawka zaatakowała. No i niestety straciły jakąś odporność. Zostały te dwa, które widzicie. Myślę, że te dwa nie zostaną niczym tam zarażone. Jakoś to będzie, ale temat całkiem inny, bo chciałem to trochę tutaj nadmienić o glonach. Akwarium, no świeżo założony, ma jakieś około 3 tygodni. Dojrzewanie przebiegało bardzo szybko. Glony tam u góry, na tych korzeniach, na tych liściach, na tym anubiasie, nitkowe, zielone były po prostu momentalnie. No i jak to zwalczyć? No trochę pogrzebałem i na YouTubie. I co? Oczywiście no karbon, nie? Karbo, czyli węgiel, ale jak wiemy to karbo standardowe zawiera aldehyd, czyli trucizna, przybliża się trochę, trucizna niesamowita. No i byłem u kolegi w sklepie zoologicznym, okazało się, że firma Qualdrop robi karbo na bazie octu i po prostu nie dość, że mamy karbo czyste, to jest w dużej dawce, to jeszcze mamy wspomaganie dla bakterii, czyli nie zabija bakterii. Kupiłem, no i postanowiłem jednak sprawdzić te karbo na te glony. Oczywiście dawka na ten akwarium to była 20 ml, dosyć dużo. Pompy wyłączyłem na minimum. No i podawałem karbo punktowo, nie? Już wam przybliżam, tam z tyłu na tym korzeniu było punktowo, ten korzeń był cały w nitkach, już takich dość długich, jak widzicie, została tylko gdzieniegdzie taka zieleń, liście tak samo te, no tutaj jak widzicie te białe na tym liściu, to nie jest spalony liść, to jest po prostu spalone karbo glony, które zbielały. Tak samo tutaj na tych korzeniach możecie zobaczyć te białe, to jest wszystko popalony glon. No i oczywiście od razu zaczyna się bąbelkowanie, bo mamy dużo węgla, rośliny z tego czerpią i od razu bąbelkują. Ja tu podawam minimalnie, tam widzicie w rogu delikatnie dwutlenek węgla, no bo to jest duży zbiornik, także zdecydowałem się, że na taki duży zbiornik mogę podać delikatnie dwutlenek węgla. No i tak poza tym co, no troszkę tutaj dałem potasu na ten zbiornik, wczoraj była podmiana, ten skalar jeden po prostu już nie wytrzymał, postanowiłem nie dawać już lekarstwa i zrobiłem wczoraj taką podmianę 120 litrów, znaczy dwa razy po 60 zrobiłem, nie odlewałem od razu całych 120. Jutro może jeszcze włożę ten węgiel aktywny do tego małego Eheima, żeby tam wytłuc jakieś niepotrzebne, jeszcze może jakieś resztki tego lekarstwa czy coś, choć wolałbym jakby te lekarstwo jeszcze tam trochę w tej wodzie zostało, gdyby miały się po prostu jeszcze gdzieś zarazić te dwa skalary, choć one no jedzą, jak jedzą to jest dobrze, jak się rzucają od razu na pokarm to myślę, że jest dobrze. Ja może zrobię teraz, oddalę troszkę, bo siedzę bardzo blisko, także myślę, że będzie dobrze. No widzicie tutaj piasek od tego lekarstwa taki delikatnie przefarbiony na niebiesko, no myślę, że to zejdzie, nie? Te korzenie też tutaj były bardzo czarne, przefarbione. Już zaczynałem taki brązowawy kolor dostawać, także myślę, że będzie w porządku.
Także no, taki tytuł, no, karbo naglony może zatytułujemy to. Jak ktoś ma problemy z niczkami zielonymi, czy nawet krasnorostami, tutaj na tym budzku małym było mnóstwo krasnorostów. Jak widzicie, takie białe, może zbliżymy. O, no, te krasnorosty się zrobiły po prostu białe, nie? Tego budzka tutaj troszkę jakby po prostu nie chciał się przyjąć, może odżyje ten bucek. Tamten aniubias, jak widzicie, puszcza fajnie nowy listek. O, już wam, o, puszcza nowy listek, także nie ma źle. No, glony, jak widzicie, jeszcze takie punktowe, te zielone, te kropki jeszcze widać, no bo to no, nie ma siły, to od razu wszystko nie zniknie. Zresztą takie, wiecie, glony zielone, takie plamki zielone, to mi tam zbytnio nie przeszkadza. Najbardziej mnie denerwują te glony, takie te nitki zielone, jak to wszystko jest zarośnięte tym. Także no, będę jak przez jakiś czas jeszcze podawał karbo, a później już w takiej ilości do punktowej, a później już po prostu to zastosuję tak karbo te 5 ml dziennie. Takie dozowanie delikatne tylko i zobaczymy, jak to będzie wyglądać, jak to będzie funkcjonowało, czy te glony będą wracać, czy nie. Także to taki krótki filmik z aktualizacją. Tu wam jeszcze pokażę tych dwóch dzikusów. No, płetwy mają w porządku, nie mają jakichś oznak pleśniawki. No, bardzo chciałbym wiedzieć, czy po prostu ta pleśniawka to jaką jest oznaką, czy osłabienie organizmu. Skąd się to cholerstwo bierze, to jest jakieś bakteryjne, skąd to się wzięło, nie wiem, nie mam pojęcia. Także tak wygląda na dziś zbiornik. No, myślę, że już będzie wszystko w porządku. Także jeśli macie jakieś pytania co do tego akwarium, to proszę bardzo, proszę tam zadawać. Ja na wszystko podpisuję od razu. Może nie od razu, ale po pracy, jak przyjdę czy coś, to pewnie od razu napiszę. No, także myślę, że to już będzie tutaj ta aktualizacja tego zbiornika i będzie to jakoś się kręciło wszystko. Także na razie was żegnam. Widzimy się za jakiś czas. Nagramy, jak to wszystko wygląda po tym zastosowaniu karbo. No to trzymajcie się, do miłego.